Siemaneczko, z tej strony Serwatek. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na kanale. Dzisiaj jesteśmy na mapie. No, każdy pewnie już się domyślał. Jest to Borussia V7.1 przeniesione do FS-a 17. I tak, no, jak widzicie, kurczę, to Serwatek, dlaczego Borussia? Co się stało? No, otóż to się stało, że nie ma serii singla. Bo jak wiecie, typowa została zawieszona, nie do odwołania, czy nie, inaczej to można nazwać. Zawieszona na wieczne zawieszenie, o, tak można to powiedzieć. Ponieważ, no, nie było polskich modów i tak to wyszło. No i myślę sobie zrobić tutaj właśnie tą serię, na przemian z serią z kombinaturalnego, bo widzę, że wam się przyjęła. Seria z Osberga, no, przyjmuje się tak średnio, więc na razie ją zostawiamy w spokoju. Te dwie serie myślę, że będą tak się nawzajem przeplatać i tak to będzie wyglądać. No jak widzicie, przed nami stoi piękny, ale jakże bardzo przepiękny case, już nie wiem jaki to model, o, zasłania mi, JXU85, chyba dobrze to przeczytałem, nie wiem, nie znam się na modelach, no ale mody, co tutaj wybierają, są naprawdę przekozackie. Jedne z najlepszych modów, jakie kiedykolwiek wyszły na razie do Farminga 17. Więc tak, no mamy tutaj tego, tą maszynkę. Ogólnie w tym odcinku zajmiemy się, jak to zwykle na początku na początku serii, zajmiemy się oprowadzaniem i zaczniemy już siewy pszenicy. Więc tak, tutaj mamy tego case'a z ładnym ładowaczem czołowym, sztola. No i tutaj różne przystawki, już nie będę wymieniał. I mamy pług, to jest pług Fernelanda, czteroskibowy, już nie będę modelami wymieniał. Mamy tutaj dwie przyczepki bardzo piękne, brałem właśnie z Metaltecha, z jednej firmy, bo myślę, jak brać, to brać, a nie się rozdrabniać na dwie firmy, więc tak. Jest to Metaltech DB14 o pojemności 14 ton i tam dalej DB8 ona ma ładowność około 8 ton. Więc tak, 8000 litrów, no, żeby tak dobrze to powiedzieć. I tak, tutaj mamy kolejnego moda, chyba najlepszego takiego właśnie kombajnu średniego, na średnie gospodarstwa. Jest to New Holland przerobiony przez Cynka, no mod Cynka ogólnie, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest New Holland TC4.90, jakoś tak to się czyta, już nie wiem dokładnie. 4,90 czy jakoś tak, no i tutaj jest jeszcze przystawka do niego do kukurydzy, no to razie różni kolorem, bo to jest oryginalna przystawka, no ale nie będzie chyba takiej, nie będzie tak to bardzo źle wyglądać. Więc tak, tutaj przeszliśmy już, tutaj jak widzicie kolejny mega piękny ciągniczek, jest to Deutschfahr, już nie wiem jaki to jest model, już nie będę go czytał, bo nie chcę sobie plątać języka, bo już jest dosyć późna godzina. Jest to New Holland o mocy, New Holland, Deutschfahr o mocy 115 koni mechanicznych. Tak jak widzicie, jest obciążnik do niego. Za nim jest Kunstitera 3000. Tutaj mamy wał, którego dzisiaj nie, naprzód co się podczepia, ale dzisiaj nie będziemy z niego korzystać. No, będziemy z niego korzystać pod siew rzepaku, ale nie pod pszenicy. Tutaj mamy też siewkę, chciałem powiedzieć, opryskiwacz Amazona. I siewnik punktowy, jakby to można było powiedzieć, Monsena. Tutaj jest taki bardzo, znaczy wręcz taki sam, wręcz taka sama maszyna jak ja mam w realu, w realnym życiu. Jest to Unia Kombi. Taką samą mam w realnym życiu. Jest to super maszynka. No, bardzo dobrze radzi sobie z, na glinie oczywiście. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze jak to można ująć fachowo, rozdrabnia ziemię, no, użyźnia, o, tak, no, raczej tak, no, nie wiem jak to mówić już. Zresztą ja już, dzisiaj późna godzina mi się udziela, więc tak to wygląda. I tutaj mamy też siewkę Amazona, taka dosyć większa już, no, ale co ja będę się rozdrabniał. I tak, tutaj jeszcze idziemy sobie za oborkę. Nie wiem, czy to właśnie, znaczy to jest nie oborka, tylko kurnik. Nie wiem, czy ten kurnik na tej wersji działa, bo ja nagrywam to z tej najnowszej wersji, przerobionej. Ale nie wiem, czy działa. Wiem, że tutaj chyba właśnie ta maszynka nie działa. I spalarnia. Tutaj mamy sobie, jest to naczepa Fligla do belek. I jeszcze tutaj, o Jezu, nie tutaj.
Za daleko chyba poszłem. Dobra, to później wam pokażę. I tutaj mamy też Unię Tytan 8+. I to na razie jest tyle. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jest to prasa. Ale zaraz wam pokażę jaka. Znaczy nie jest to jakaś prasa, której byście nie znali. O, jak widzicie jest to Vicon model RV2190, jakoś tak. Nie wiem jak to się czyta. Ale co my tutaj będę, ja tu sobie zamknę to. No halo, zamykaj mi się bramo. I tam jeszcze jak były, tam były worki jeszcze, ale to już z nasionami, ale dobra. Ogólnie siewnik mam już na pełny, o tak można powiedzieć, mam pełny nasion, ponieważ no myślałem, że sobie urozmaiczę grę i tym case'em sobie naładuję workami, ale niestety raczej tu się nie unosi ta klapa. Więc sobie napełniłem już z automatu od razu. I co, wsiadamy sobie do ciągnika, dźwięki trochę podgłośniłem z gry, żeby posłuchać, ogólnie posłuchajcie te dźwięki, nie? To jest poezja. Kurczę, no te dźwięki to mnie rozwalają, nie? O, sobie poczepimy. Ogólnie ten dźwięk to jest jeszcze taki z podstawowego ciągnika wzięty, ale dźwięk z case'a jest miazga. No i pewnie wiele osób będzie się podpierdzielać o to, że... Wszystko podniesione, podniesione, bym tu wyminął się, o dobra. Wiele osób będzie mi zarzucało to, że podpierniczyłem serię od Bolka. No ale ludzie, no mapa jest do publicznego pobrania, więc każdy może nagrywać sobie co chce, a zresztą nawet jakby ktoś się bardzo przyczepił, to mam inne mody, więc nie jest takie iście ściągnięte od Bolka czy od innej osoby. Dobra, ale to już mniejsza z tym. Tutaj, o, sobie zajedziemy i właśnie na tym polu będziemy to robić. No takie dosyć długie, więc nie będzie dużo zawracania. O, tak to mniej więcej wygląda, dobra. Wezmę może chwilę z tej perspektywy. No myślę tutaj nie grać, no, grać tak normalnie jak ja gram, nie robić jakiegoś realnego grania. I tak, musimy sobie ustawić. Włączyłem sobie go, włącz siewnik, tak, mamy pszenicę. Sobie wyłączę hudy. Na znacznikach nie będę jeździć, znaczy wyłączę sobie pasek u góry, aby... I na znacznikach nie będę jeździł, ponieważ no wiecie jak te znaczniki w tym farmingu działają. No to co, wsiadamy do ciągnika i po prostu gramy i rozmawiamy. Chciałbym zadać wam pytanie, znaczy wy zadawajcie mi pytania w komentarzu, o może tak to ujmę. Zadawajcie pytania, chętnie odpowiadam, to jest taka seria właśnie na odpowiadanie, żeby po prostu sobie powymieniać się, znaczy, nie może powymieniać, ale żebym odpowiadał po prostu na wasze pytanie, odpowiedział, bo jak widzicie na serii na przykład z kombinatu rolnego tam jesteśmy w parę osób, więc nie ma na to czasu jakby, bo ponieważ no jest robota, nią się trzeba zajmować, ale ten, kurczę, lekko jest pod górę i już ten Deutschfahr trochę siada. Trochę ma dość. Dobra, ale sobie tak cofniemy tutaj. Pięknie, opuśćmy i lecimy dalej. Nie no, odcinki myślę tak jak było z typowej. Ogólnie sobie zmniejszę na tym pomacie do 10, żeby to bardziej realnie wyglądało. O, pyk. Tak jak było właśnie seria z typowej, odcinki około 15 minut. To się nie zmieniło. Tylko z kombinatu rolnego będą około 30 minut i tak jak mówiłem, odcinki na przemian będą się pojawiać. Ogólnie powiedzcie jak słychać dźwięki z gry, ponieważ trochę je podgłośniłem. Ogólnie to mnie bardzo ściągać tym silnikiem. Ale co tam, ogólnie napiszcie w skali 1 do 10 jak się wam ten zestaw podoba, bo dla mnie to jest no picuś glancuś. Już nie dokończę co, bo nie będę przeklinał. Ale chyba każdy się domyśla. Co wam tu jeszcze powiedzieć? No, jak wam minęły... Nie no, to już było dawno. Święta. Święta u mnie ogólnie... Nie rozdrabniałem się na ten temat. U mnie święta minęły bardzo szybko. I w ogóle ich nie odczuwałem. Tak jak wiele osób na YouTubie, co słyszałem, to ja w ogóle ich nie odczuwałem. Święta były po prostu, o, były, minęły, żadnej magii świąt, nic nie było, ja nic nie odczuwałem, dobra. Ogólnie, jak ktoś ogląda mnie z innego województwa, bo też tak może być, no z całej Polski ogólnie ludzie oglądają, o, sobie ten pomad chcę włączyć, o. To napiszcie, jak tam u was ferie, bo niektórzy właśnie już mają ferie, ja dopiero będę miał w tej drugiej turze jakby, za 2 tygodnie.
Tak to wygląda. Skończyłem już z tymi pozdrowieniami na odcinku, bo to się zaczyna robić głupkowate. I dostaję po tym po łbie, ale już przemilczmy to. Nie będę się odzywał. O, tak jak widzicie, nasza gospodarka tutaj pięknie wygląda. Kurczę, no fajnie, fajne jest to bolusiowo, ale jak była pierwsza wersja jej niepoprawiona, to działy się masakryczne rzeczy. Było pełno błędów. Ale teraz można jakoś grać, no. Od razu mi przychodzą wspomnienia z piętnastki, z mojego pierwszego odcinka z prezesem, jak graliśmy. No te wspomnienia od razu wracają, jak się grało kiedyś, a jak teraz. No i w ogóle osoby, znaczy widownia, wtedy było 30 osób, a teraz jest prawie was już 500. 500 osób, z czego właśnie, z góry właśnie za to dziękuję. No i myślimy, że do 1000 dobijemy w tym roku. Nie no, to może być więcej niż pewne. Ale... O Jezu, słupek. Ale no myślę, że dobijemy w tym roku tego 1000. Nie no, to nawet nie mam się o co martwić, bo wierzę w was. Jesteście dosyć fajną widownią. Nie no, w słupek wjechałem, Jezu kochany. Nie, dobra, to się wytnie. Nie no, piękna sprawa po prostu, piękna. No i pole nie było dosyć duże. I akurat się wyrobimy na odcinku z około 15 minutami. Dobra. Pyk. No ogólnie ta brona wirnikowa razem z tym silnikiem mają zapotrzebowanie na moc chyba... Jezu, tempomat, panie. Mają około 120 koni zapotrzebowanie, ale Deutsch radzi sobie jakoś. No i odcinki, tak jak mówiłem, będą się pojawiały dosyć często. Już tak myślę, że regularność na kanale będzie. I na tych odcinkach myślę, że będą się działy bardzo ciekawe rzeczy z tej serii. Jakieś wywożenie obornika, chociaż ja obornika nie będę miał, bo nie mam hodowli zwierzęcej. Ale od sąsiada tam daleko, na starym Bolusiowie, to chcę właśnie od krów, żebyśmy wzięli od niego. Ponieważ... no ma za dużo tego obornika, ma tylko dwa pola. Już sobie tak powiedzmy. Bo trochę chcę też tak realizmu dodać tej serii. I dlatego jeszcze bardziej z kabiny niż z zewnątrz. No, zewnątrz, dobrze powiedziałem, zewnątrz, nie wewnątrz. No i... o właśnie, o Jezu, tu jest chyba... Te śmieci mają chyba kolizję. No, mają, dobrze. Dobrze mówiłem. Nie, zmieścimy się tutaj przy tych słupkach? Nie no, perfekcyjnie. Jak mówię, na siewie pszenicy, jak będziemy robić, to zrobimy ten siew z wałem z przodu. I na takim polu, co było tylko zaorane. A nie na takim jak tutaj, że już było skultywatorowane. No a wiele osób się teraz pewnie pyta, serwatek. Ogólnie skończyliśmy pole już bardzo szybko. Serwatek, powiedz, dlaczego kupiłeś ten agregat Unia Kombi, jak masz agregat uporowo-siewny? No już odchodzę wam z pytaniem, ponieważ będę siał jeszcze kukurydzę na ziarno i no jak będę siał kukurydzę, to muszę mieć coś do nie będę mówił, do skultywowania. O. Będę miał pole po orce, no i co, tym będę kultywował? No nie, bo będę od razu siał. Na życie jakby w realu można było tak zrobić, można było włączyć siewnik albo odczepić. No ale to jest farming i tak to wygląda. O, tutaj sobie wjedziemy. Dobra, o Jezu, pyk, bo sobie mam moc na kolizję. Ogólnie z góry już pod koniec odcinka pozdrawiam całą moją... A, zgaś się mi panie, czekaj. Pozdrawiam całą ekipę. W szczególności, no wszystkich pozdrawiam, no co ja będę wyszczególniał, jak wszyscy są fajni, jakby to można było ująć. Więc co, dobra, linki do kanału chłopaków macie w opisie, ale dobra, ja się z wami żegnam, zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, jeżeli odcinek wam się podoba, to właśnie zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół, chociaż nie namawiam, i napiszcie, co wam się nie podobało w tym odcinku. Więc co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!